dobry kochani, witam was w nowym filmie. Dzisiaj będzie sporo ciuchów, dlatego że przyszły do mnie przeróżne przesyłki ostatnio. Tak więc będzie, słuchajcie, Lily Silk, czyli sporo jedwabiu. Będzie Skims, bardzo dużo ze Skims do mnie przyszło. Będą też buty. Butów nie będzie dużo, ale będą czaderskie. Także co, zabieramy się, bo no mówię, jest tego sporo, ale gwarantuję wam, że będziecie zachwycone. Słuchajcie, przesyłki od Lily Silk przychodzą tak pięknie zapakowane. Ten zielony kolor to jest dokładnie ten sam kolor, który też ma Gucci swoich opakowań. Mega porządny. No i nie mogłam się oprzeć, żeby zamówić sobie kolejną poszewkę z Lily Silk. Oj, bo mam już ich poszewki fioletowe, a teraz zachciało mi się takiej złoto-beżowej. A na taki kolor poduszki zdecydowałam się, bo mam też pościel brązowo-beżową, także idealnie mi to będzie pasować, proszę bardzo. Przepiękny jest ten kolor, słuchajcie, przepiękny. No, ale teraz przechodzimy do ubrań. Zaczynamy, słuchajcie, z grubej rury. Lily Silk ma chyba najpiękniejszy, jaki tylko widziałam. Zaczynamy, słuchajcie, z grubej rury. Lily Silk ma chyba najpiękniejszy, jaki tylko widziałam, zestaw. Nie wiem, czy nie popełnię jakiegoś faux pas, nazywając tego zestawem dresowym. Nie, raczej jakiś taki casualowy, lounge'owy, bo to nie jest dres. Słuchajcie, to jest 75% wełny i 25% jedwabiu. Co czuć? Jest to cieniutkie, przemiłe w dotyku. No i patrzcie, jaki jest ten krój. Po prostu jakiś czad, ta góra tutaj na zameczek srebrny rozpinana z dwóch stron. Więc można sobie też, o patrzcie, w ten sposób manipulować, jeżeli macie ochotę. Cudna jest ta długość rękawków. Uważam, że wygląda to przesłodko. Do tego mamy kaptur, więc możecie się zakapturzyć, jeżeli macie ochotę. Czad, po prostu czad. Mega, mega cute. Więc będzie noszone, a pod spodem też mam coś od Lily Silk, co na pewno was zaskoczy bardzo, dlatego że Lily Silk też teraz ma biustonosze. I to są takie biustonosze, wiecie, sportowe, więc można w nich zarówno po prostu funkcjonować na co dzień w domu, jak i ćwiczyć. Mają tutaj wkładki i to te wkładki są tak wsadzone, że to nie są takie wkładki, że wiecie, pierzecie i wam się zmiętolą i trzeba to potem rozprostowywać. Są dosyć twarde i duże, wypełniają tutaj cały, tutaj ten, o, całą tą przestrzeń. Bardzo wygodne i to, słuchajcie, znowu jest jedwab. Tak, 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 jedwabny biustonosz. Bardzo wygodny, fajnie trzyma piersi. Na pewno po domu będę w nim chodzić i na pewno też będę chciała go przetestować na jakichś ćwiczeniach, jak mi się to sprawdzi, ale jest bardzo fajny, bezszwowy, więc też nie będzie się odznaczał pod ubraniami. Ekstra. No, ta koszula to jest istne cudo. Po pierwsze, zobaczcie, jaka jest długa. Uwielbiam takie długie koszule. Nie tylko dlatego, że wyglądają super cool, tak o po prostu narzucone, ale dlatego, że jak mam ochotę sobie wepchnąć taką koszulę w spodnie i mieć po prostu inny efekt, to nic mi nie wyłazi w ciągu dnia, jak siadam, jak chodzę jakoś bardziej intensywnie i mogę właśnie sobie tę koszulę wsadzić w spodnie i się wszystko pięknie trzyma. Poza tym, no, ten materiał, no widać różnicę. Słuchajcie, Zara próbuje robić tego typu koszule, bardzo podobnie wyglądające, ale to zawsze w Zarze jest poliester, a tutaj mamy jedwab i to w całkiem dobrej cenie i czuć i widać różnicę. Dużo cieńsze są te rzeczy niż zarowe poliestry. No i jakoś po prostu coś pięknego. I też dla mnie kluczowa przewaga takich jedwabnych koszul nad poliestrami jest taka, że ciało
oddycha i nie macie po chwili zapoconej pachy. Więc coś pięknego. Ten kolor to, nie wiem, takie beżo, złoto. Fantastycznie to wygląda. No, to będzie często noszone na bank. Na bank. Właśnie do białych spodni, tak wiecie, niby na luzie, ale w sumie to dosyć elegancko to wygląda. Myślę, że do czarnych spodni na wieczór też jak najbardziej by to dobrze wyglądało, na przykład do skórzanych spodni, tak jak ja to kocham. Nie wiem, słuchajcie, co mi się dzieje na starość, ale tak jak czerwień to dla mnie był taki, no, kolor, po który nigdy nie sięgam. Co najwyżej mogę mieć jakieś czerwone dodatki, ale to też nie. Od stycznia tego roku mam totalny szał na czerwień, co też przejawiało się m.in. w tym, że non-stop malowałam paznokcie na czerwono i też bardzo dużo kupiłam czerwonych ciuchów, więc nie wiem, co to za zmiana ognista, ale czerwień to jest teraz mój kolor, więc jak zobaczyłam tę bluzkę, ten odcień, który jest tak nietypowy, a jest przepiękny, to był krzyk. Był krzyk, bo no zobaczcie, jakie to jest piękne. Taka ni to czerwień, ni to troszkę tutaj pomarańczu widzę. Świetnie skrojona, więc też pięknie tutaj opada. I układa się w taki sposób, że jak gdzieś tam się schylicie, to nie widać biustonosza, nie widać, nic tam nie wystaje. Więc też bardzo komfortowa, jak na taką roznegliżowaną. Jest znowu, tak jak tamta poprzednia, dosyć długa, więc wyśmienicie nadaje się do wkładania w spodnie, to co lubię najbardziej, to co zawsze robię z bluzkami, koszulami i tak dalej. Nie lubię mieć takich długich, wystających, uważam, że wygląda to niezgrabnie, także no, coś pięknego, czy to na wieczór, czy to na dzień, też myślę, że będzie noszona. Och, ale też mam kod od Lily Silk, więc jeżeli chcecie kupić na przykład jako prezent na Dzień Mamy, który się zbliża wielkimi krokami, to też możecie swojej mamie sprezentować, czy komu tylko chcecie. No i przechodzimy płynnie do Skims. Na punkcie Skims oszalałam, dlatego że no, już było parę zamówień. Był też Reels dla Was. Pierwszy Reels, który nagrałam o Skims, to był takie, no mocno miałam mieszane uczucia, bo uznałam, że jest to jednak za drogie, jak na to, co dostajecie. Z drugiej strony, potem ponosiłam body, bo najwięcej właśnie mam body od Kim i zakochałam się, bo po prostu pięknie to wszystko leży. I ja przerabiałam już tyle różnych marek i tyle różnych body, i nigdy nie znalazłam niczego takiego, wiecie, wow. A tutaj jednak jest wow. Dalej uważam, że jest to za drogie i nie opłaca się na pewno kupować tego w pełnej cenie, bo nawet jak są przeceny, a bardzo często są i te rzeczy kosztują 50% mniej, to i tak jest dalej drogo, więc warto polować na przeceny, to na pewno nie kupować w pełnej cenie, ale no ja już mam mnóstwo tych rzeczy Skims i noszę je bardzo często. Ma przepiękne kolory, na przykład właśnie to body, które widzicie. No taki cielisty, niby nic takiego specjalnego kolor, natomiast no bardzo często noszę to body, bo pasuje mi to. I w dzień, nawet jak Wam pokazywałam, że narzucałam jakiś tam, wiecie, sweter, swetrzysko, super to wygląda. Czy wieczorem do spodni, jakichś takich rurek, bardzo fajnie do żakietu wygląda. I też moje koleżanki, które mają z kimś już od dłuższego czasu, mówią, że też fajnie trzymają jakość, że tam się nic nie mechaci, nie rozciąga. Także no, lecimy z kolejnym body. A kolejne body to już zupełnie inny krój, jeżeli chodzi o górę, jak widzicie. No i zieleń. Kocham zieleń, a jeszcze ta zieleń właśnie, którą ma Kim, jest przepiękna. Natomiast muszę powiedzieć, że na stronie to był inny zielony. Ja myślałam, że to będzie jednak taki ciemniejszy, bardziej kaki jeszcze, bardziej militarny kolor, ale tak czy siak jestem zadowolona. Pięknie wygląda, widzicie, że jestem opalona i fajnie to właśnie do opalenizny wygląda. Taki
zielonkawy kolor. No i widzicie, do spodni super wyglądają, te body robią takie... Ja nie mam za bardzo talii, takiego większego wcięcia, a tutaj właśnie czuję, że troszkę mi się ta talia robi, więc... No nie wiem, jestem totalnie zakochana i oczarowana tymi body, mimo że będę powtarzać nadal, że uważam, że powinny być trochę tańsze mimo wszystko. No, na szczęście jest sporo przecen u Kim. Ach, kolejne body. To body, słuchajcie, różni się od tych poprzednich tym, że jest usztywniane. Trochę jest taki ten materiał... Uj, coś mi tu wyłazi. Jest super. Tutaj macie usztywniany biustonosz, są też w ogóle fiszbiny, więc macie wszystko zebrane, podniesione i wszystko się trzyma. Tutaj też były ramionczka w zestawie, ale już gdzieś posiałam, bo nie były dla mnie ważne, bo właśnie chciałam taki efekt, wiecie, bez ramionczek, gołe tutaj wszystko. No, zaliczyłam już dwie imprezy w tym body, bo miałam raz do spódnicy je, a raz do spodni. Super, 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 super. Bardzo się czuję w tym komfortowo. Żyć, nie umierać. Żyć, nie umierać, proszę Państwa. I też fajnie, jak się do tego zarzuci marynarkę. To też trochę wtedy inaczej wygląda. O. Jak lakiecik jest taki właśnie też do linii spódnicy. Nie dłuższy, nie krótszy. Kolejna rzecz. Sukienka z Kims. No wydaje mi się, że sukienki to jest coś, co właśnie na to był szał na początku, jeżeli chodzi o Kims, i to z Kims rozsławiło. Nie dziwię się, dlatego że ta sukienka, to co ona robi z tą figurą, to jest po prostu niesłychane. Jest obcisła, ale też znowu bardzo wygodna. Ma w ogóle, słuchajcie, wbudowane majtki, więc nie trzeba majtek zakładać. No i dzięki temu też tutaj się nic nie odciska, bo już macie majtki, ale są tak właśnie wbudowane, że nie robi się żadna wstrętna linia od majtek. Plus piersi też są tutaj ładnie trzymane, nie ma potrzeby ubierania stanika. To, co tylko chciałam Wam powiedzieć, to to, że ten materiał jest dosyć gruby, może nie gruby, ale jest taki mięsisty i nieoddychający, więc... Na lato bym tej sukienki nie kupowała, bo tak mi się wydaje, że można się bardzo, bardzo, bardzo zapocić. Więc to jest raczej taka sukienka właśnie na taki okres przejściowy, ewentualnie właśnie na jakieś takie wieczorne wyjścia. I patrzcie, no po prostu ja talii, tak jak mówiłam, nie mam za bardzo, a tutaj coś się dzieje dzięki tej sukience, więc no jest szał. I jest do ziemi, ja mam 1,64 m, przypominam. I bez obcasów nie jestem w stanie w tej sukience chodzić, bo bym szurała, także ona jest idealnie, jak mam założone obcasy, to właśnie wtedy ona jest idealnie tak miejąc nad ziemią. I poza tym kupiłam sobie też taki topik. To jest ni to top, ni to biustonosz. Ja kupiłam to z zamiarem noszenia tego latem, bo uwielbiam latem nosić takie właśnie crop topy. I mam też, uwielbiam ten kolor, mam w tym kolorze też body, moje ulubione właśnie ze względu na kolor, także kupiłam sobie jeszcze ten top i na pewno coś jeszcze w tym przeboskim kolorze sobie kupię. Bo to jest taki kolor, że do opalonej skóry to będzie coś pięknego. Już jestem w miarę opalona, ale jak się jeszcze troszkę dobrązowię samoopalaczem, nie słońcem, to no... Myślę, że będzie ekstra. Nie będę Wam też pokazywała wszystkich rzeczy, które mam z Kims. Chciałam Wam pokazać najnowsze zamówienie. Jest rolka na Instagramie, gdzie możecie zobaczyć biustonosz i parę innych kolorów, które też mam w swojej kolekcji. Także zapraszam na Instagram. A tu jeszcze na koniec chciałam Wam pokazać ten taki klasyczny czarny golf. To jest body znowu, of course. Z Skims. Tego nie zamawiałam, ale to dostałam w prezencie od przyjaciółki, która sobie to zamówiła i zamówiła sobie za mały rozmiar, także dostałam ja i bardzo się cieszę. Co prawda teraz nie będę w tym chodzić, no bo już jest za ciepło w Barcelonie na takie rzeczy, ale zima kolejna, niech czeka, bo super to jest. Nie wiem, po prostu tak się czuję
kobieco w tych rzeczach od Skims, to jest chyba ten efekt. Czuję się bardzo tak, wiecie, zwiewnie, kobieco, sexy. No nie za bardzo kojarzę inną markę, która tak aż tak wpływa na samopoczucie dobrze jak Skims. Także mam jeszcze taki golfik i tak jak mówię, na Instagramie jest więcej rzeczy, więc obczajajcie. Dodam jeszcze, że ja ze Skims zamówiłam łącznie 3 zamówienia i mam już chyba tak z 10 rzeczy, może więcej. I ze wszystkich jestem bardzo zadowolona. Niczego nie odsyłałam, nie zamieniałam, nie oddawałam, bo wszystko mi pasuje, wszystkie kolory, rozmiary. Także ekstra. No i jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa, także na pewno jeszcze będą z kimś rzeczy. Dajcie znać, jak Wam się to jeszcze podobają. Czy też coś macie, jak Wam się to sprawdza. A jeszcze chciałam Wam pokazać buty. Bo jakiś czas temu pokazywałam Wam, że w Mango dorwałam te baletki, no przeboskie i nawet całkiem wygodne. I te buty zainspirowały mnie do kupna kolejnych baletek, tym razem czarnych. Jak widać mają mniej kryształków, ale fajnie, że troszkę się różnią, więc no, robi mi to robotę ostatnio. Bo jak nie mam ochoty na obcasy, to wrzucam sobie właśnie takie baletki i też jest efekt wow. Może jestem wtedy kurczak, ale przynajmniej mogę tańcować i dobrze się bawić i nie wracać do domu, bo nogi bolą. Plus patrzcie, jak to fajnie wygląda, że właśnie paluchy też widać i mani, pedi. Więc no, bardzo fajny zakup. Jak jeszcze jakieś inne kolory się pokażą, to na pewno sobie dokupię. Dajcie znać, które Wam się bardziej podobają. Czy te czarne, czy jednak te jasne, które byście sobie upolowały. No i z mojej strony to już wszystko, jeżeli chodzi o najnowsze rzeczy, które się pojawiły u mnie w szafie. Dajcie znać, co Wam się najbardziej podobało, co Wam się podobało z Lily Silk, ze Skims, czy może buty. Potargana jestem, ale po prostu było tyle zmian outfitów, że no, tak musi być. Także no, dawajcie znać w komentarzach, ja Was mocno ściskam i do zobaczenia następnym razem. Pa! When you're not here, life is insufferable. Don't be a stranger, even though we said pause. Darling, I fear, pause is impossible.